24 listopada wspominamy błogosławioną Marię Annę Sale, dziewicę. Maria urodziła się 21 kwietnia 1829 roku w Brivio w pobliżu jeziora Como. Ukończyła szkołę w Wimerczale, prowadzoną przez siostry z dopiero co założonego zgromadzenia Marcelinek. Po ukończeniu kursów nauczycielskich pozostawała przez pewien czas w domu rodzinnym, aby opiekować się chorą matką i borykającym się różnymi kłopotami ojcem. Następnie wstąpiła do zgromadzenia sióstr Marcelinek w Mediolanie, stając się wkrótce prawdziwą podporą tego młodego zakonu. Z zapałem i poświęceniem pracowała jako nauczycielka w Cernusco, Genui i Mediolanie. Wyróżniała ją zawsze inteligencja, wyrozumiałość i cierpliwość wobec uczniów oraz wielka kultura osobista. Przez szereg lat była cenioną wychowawczynią, nauczycielką i katechetką, otwierającą młode serca na słowa Ewangelii i nauczanie Chrystusa. Gorąco kochała dzieci i młodzież. Pod koniec życia ciężka choroba nowotworowa pozbawiła ją możliwości pracy w szkole, co było jej życiowym powołaniem oraz pasją. Wówczas swoje czynne apostołowanie wśród dzieci i młodzieży była zmuszona zamienić na służenie Panu Bogu cierpieniem. Dawała dowody heroicznej wprost cierpliwości i posłuszeństwa oraz pokory. Nie padło z jej ust ani jedno słowo skargi, w najgorszych nawet bólach. Wszelkie cierpienia przetrwała aż do śmierci 24 listopada 1891 roku. Matka papieża Pawła VI, Judyta Montini Algisi, była jedną z osób, które wspominały Marię jako świętą. Święty Jan Paweł II natomiast wyniósł siostrę Marię Annę Sala na ołtarze w dniu 26 października 1980 roku w Rzymie. Módlmy się. Boże, Ty mieszkasz w czystych sercach. Za wstawiennictwem błogosławionej Marii Anny Dziewicy udziel nam łaski prowadzenia życia zgodnego z Ewangelią, abyś mógł w nas zamieszkać. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,